Cześć, tu Ernest! Wyciek, o którym wam wspomniałem kilka filmików temu, jest pełen wielu ciekawostek i informacji na temat nie tylko skinów, ale też i różnych przedmiotów, które miały wejść lub wejdą kiedyś na pole bitwy. Do tego jest tam kilka wzmianek o skinach z sezonu 11. Zanim do tego jednak przejdziemy, to jeśli zostawicie łapkę w górę w ciągu 5 sekund, to absolutnie nic się nie stanie, ale będę wdzięczny za pomoc na drodze do 300 tysięcy subskrypcji. Dzięki! A więc tak, jak już mówiłem, sposób wydobywców danych, który pozwolił im odkryć listę wielu nazw kodowych skinów, emotek i tak dalej, ujawnił także kilka wzmianek o przedmiotach, które kiedyś były w planach Epic Games. Niektóre z nich są w miarę, że tak powiem, świeże. Niektóre z tych wzmianek jednak sięgają jeszcze 5 i 4 sezonu, co oznacza, że prawdopodobnie już nigdy nie trafią do gry, ponieważ twórcy gry uznali, że się po prostu nie nadają. FireMonkey na swoim Twitterze wstawił listę wszystkich nazw kodowych tych nowych broni i przedmiotów. Niektóre z nich są w miarę jasne, a niektóre wręcz przeciwnie. Zaczynając od góry, to pierwszą bronią na liście jest flare gun. Po polsku to byłby pistolet sygnałowy. Co ciekawe, taki pistolet sygnałowy pojawił się w jednej z oficjalnych animacji przygotowanych przez Fortnite. Widać na niej, jak zagubiony Jonesy próbuje zawołać o pomoc lecący bus bojowy, ale niestety pociskiem tego pistoletu zniszczył balon tego busa bojowego, który następnie wpadł do wody. Nie sądzę, aby pistolet sygnałowy służył jako broń do zestrzeliwania bossów bojowych. No bo po co? Mi się wydaje, że pistoletem sygnałowym moglibyśmy oznaczyć miejsce, w które chcemy, aby zleciał zrzut zaopatrzenia. Możecie kojarzyć taką mechanikę z innej gry Battle Royale. Wiemy tylko, że taki pistolet miał szansę pojawić się w grze. Nie wiemy, czy kiedykolwiek jeszcze wejdzie. Animacja, o której wcześniej wspomniałem, została ujawniona w okolicach połowy 9 sezonu, więc sam pomysł na tą broń nie jest aż taki stary. Następną bronią na tej liście jest spray gun. Istnieje coś takiego jak pistolet natryskowy, ale nie mam pojęcia, jak takie coś można byłoby wykorzystać w Fortnite jako broń. Kolejna pozycja na tej liście to miotacz ognia. O miotaczu ognia w Fortnite miałem już okazję wspomnieć w 5 sezonie, gdy pojawił się pierwszy wyciek na temat tej broni w plikach gry. Chyba każdy wie, co to miotacz ognia. Ponieważ to sięga wakacji tamtego roku, raczej to już nie zawita do gry. Teraz coś ciekawego. Tarcza. Tarcza byłaby przedmiotem w ekwipunku, a nazwa mówi chyba sama za siebie. Po wyjęciu takiej tarczy moglibyśmy zraszować naszego przeciwnika, a przy tym być bezpiecznym od jego kul. Dodatkową funkcją takiego przedmiotu mogłoby być to, że gdy takiej tarczy nie używamy, to nasza postać zawieszałaby sobie ją na plecach, aby dalej pełniła swoją rolę, nawet gdy jej tak naprawdę nie używamy. Sama tarcza miałaby określoną ilość punktów wytrzymałości, aby nie była niezniszczalna. Breach Shotgun to kolejna broń na liście. Nazwa tej strzelby podpowiada nam, że poza byciem kolejną strzelbą, służyłaby do włamywania się. Przypuszczam, że niszczyłaby drewniane struktury na hita. Nazwy następnych broni przedmiotów po polsku brzmiałyby tak: broń grawitacyjna, broń materiałowa, broń siatkowa oraz granat spowalniający. Poza ostatnią rzeczą, nie wiem, co one mogą oznaczać. Niestety to są nazwy kodowe, które nie zawsze jasno ujawniają funkcję danego przedmiotu. Tak samo jest w przypadku skinów, których nazwy kodowe to często po prostu jakieś skojarzenia. Dajcie znać, jakie są wasze pomysły. Dwie ostatnie rzeczy jednak są w miarę jasne. Pułapka klatkowa, prawdopodobnie po rzuceniu na podłogę, tworzyłaby klatkę 1x1, pewnie z metalu. To brzmi ciekawie, ale pewnie byłoby nieznośne. Z chęcią bym zamknął jakąś piłkarę w pułapce, ale szczerze mówiąc to byłoby chyba nieco zbyt OP. Tym bardziej, jeśli osoba rzucająca tą pułapkę mogłaby edytować struktury, które ją tworzą. Ostatnia pułapka na tej liście stawiałaby atrapę gracza, czyli tak jakby manekina lub hologram naszej postaci. To także brzmi na ciekawy pomysł. I to chyba wszystko. Wiele z nich to bardzo stare pomysły twórców gry i te wzmianki, które były w plikach gry, to ostatnie, nieposprzątane linijki kodu, ale tak czy siak myślę, że to ciekawe, jakie pomysły do gry miało Epic Games. Jeśli chodzi o skiny z tego wielkiego wycieku, to kilka z nich brzmiały jak skiny na Halloween, które co ciekawe wypadnie w połowie 11 sezonu. Hypex na Twitterze wymienił skiny z tej listy, które mogą być w sklepie w nadchodzący Halloween, albo nawet w karnecie bojowym z sezonu 11. W plikach gry są wzmianki o neonowym Skulltrooperze, męskim Ghoultrooperze, mrocznej Pani Misi, wiedźmy, gangsterskim potworze i kilku innych, których nazwy kodowe niestety za wiele nie mówią.
A w temacie współpracy Fortnite z filmem To, rozdział drugi, to kilka dni temu na oficjalnym subreddicie Fortnite Battle Royale zmieniono baner na logo Fortnite, za którym jest czerwony balonik, charakterystyczny dla przerażającego klauna z filmu To. Poza tym na pewno już zauważyliście, że na mapie jest coraz więcej baloników, które jeśli zniszczymy, to usłyszymy śmiech tego okropnego klauna. Co ciekawe, w przyjemnym parku zaszła kolejna zmiana na ten temat. Tuż obok lokacji, w której pojawił się pierwszy czerwony balonik, ktoś lub coś przesunęło część chodnika. Na razie pod spodem nic nie ma. Co do skinów, to Silex na swoim Twitterze słusznie zauważył, że jak już, to wejdą one dopiero po aktualizacji, która powinna wejść we wtorek. We wtorek, czyli 10 września, zakończa się kolaboracja Fortnite z grą Borderlands i tego samego dnia, 10 września, z mapy zniknie Pandora. Wiemy to z oficjalnych notek aktualizacji. To chyba idealny moment, aby w życie wprowadzić to, co Fortnite przygotowało na współpracę z filmem To, rozdział drugi. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.